Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać modyfikację graficzną do Farming Simulator 17. Zapraszam serdecznie do oglądania. I tak, tutaj mamy Page Up na klawiaturze. Się rozmazuje u góry obraz i tam w oddali wyłączamy page down, rozmazuje się obraz na dole, tak jak ta trawa tutaj przed nami. Tak sobie to wygląda. Ładnie mi się podoba, jak się rozmazuje tam w oddali i u góry. A całkiem można wyłączyć tym przyciskiem Score Lock nad przyciskiem Home. I tak gra wygląda bez mod. Tak z modami. Dużo ładnie. Dużo ładnie właśnie trawa. Drzewa, liście wyglądają, ogólnie cienie, które padają na te właśnie drzewa i trawy, a nawet na pole tutaj rzepaku. Tak, a teraz wyłączę. O. I tak dużo gorzej, nie? Raz one. Tu jest mój sprzęt. No niestety na modach trochę zacina, bo no, to potrzeba mocnego sprzętu na to. Ale bez modów działa płynnie, ale z modem dużo ładniej. W środku ciągnik Fendt z modami, bez. Jest różnica, prawda? I tu mamy wywrotkę, czy jak to się nazywa? Tu mamy Vectre, Valtre. Bez modów, z modem
środku chyba się nic nie zmienia. Tu mamy trawę dla owiec. Nawet ta trawa na przyczepie się zmienia. Tu mamy takiego na gąsienicach Kejsa. Z tym, z kultywatorem. Do uprawiania pola pod zboże. No, pod uprawy. Bez modu, z modami. Pięknie, pięknie. W tym odcinku było na tyle. Zapraszam do komentowania, oceniania. Ja się z wami żegnam. Cześć!